Yo, witam serdecznie, to jest program Rap Time Live, DJ Kostek. Mam dla was wielką niespodziankę. Na mojej kanapie dzisiaj zasiądzie nie kto inny jak Doniu. Sprawdzimy co u niego, co robi nowego. Ponoć wraca z nową płytą. Zobaczymy, a teraz klip. Siemanko, tu DJ Kostek, witam w kolejnym programie Rap Time Live. Tutaj siedzimy na kanapie, a moim gościem jest dzisiaj Doniu. Witam serdecznie. Siemanko. Co dobrego u ciebie? Dziękuję, bardzo dobrze. Męcząca podróż do mnie tutaj? Wiesz co, nie, odwiedziłem znajomych, wypiłem kawę, mogłem jechać dalej. Czyli przyjemne, spożyteczne. Zawsze, całe życie. Słuchaj Doniu, co dobrego u ciebie? Trochę się nie widzieliśmy. Wiesz co, no myślę, że tak. Ostatnio się widzieliśmy na koncercie w... Browarze. Browarze, dokładnie. Ale to nie był twój koncert, ani mój. Nie, ja byłem tylko ekskluzyw. Zawsze ekskluzyw, wiesz, wjeżdżam na gościnne występy. Na tej zasadzie. No dobra, no twoich jakby rzeczy, które tam powiedzmy nazywamy solowymi projektami lub projektami muzycznymi z zespołem, minęło już trochę czasu. No. Co szykujesz nowego? Wiesz co, chciałbym się zebrać do kupy, wykorzystać wszystkie instrumentale, które mam i wreszcie usiąść do tak zwanej dojrzałej płyty 30-latka. Hmm. Tak bym to ujął. Czego możemy się spodziewać po takiej płycie? Wiesz co, na pewno jakiejś takiej, jak ja to mówię, odcięcia od starych tematów, ale nie do końca. I zakreślenia pewnej pętli do początków, które miałem w 2004 roku. Mm-hmm. Bo mamy 2014. Mm-hmm. Nadal, wiesz, wyglądam pięknie i śniado, tak jak wtedy, nie? Dziękuję. Ale ten, mówię o sobie, nie? Okej. ale myślę, że jest taki moment, gdzie trzeba by troszeczkę spojrzeć w tył, wyciągnąć to, co najlepsze, dołożyć, wiesz, te umiejętności, które człowiek zyskał w, nie wiem, produkcji, w aranżacjach, wiesz, w tekstach przez ostatnią dekadę i zrobić coś, co jest naprawdę takie, wiesz, szczere i przede wszystkim dojrzałe, nie? Żeby ktoś, kto dorastał ze mną tak naprawdę i słuchał mojej muzyki, żeby mógł powiedzieć, kurde, stary, ten gość ten nareszcie dojrzał, nie? A to co, to jest taki mały powrót do korzeni? Wiesz co, ja miałem różne takie zakręty po drodze, o których doskonale wiesz, które znasz, gdzie skłaniałem się ku różnym typom takiej konfrontacji swojej produkcji i w ogóle zamysłu na muzykę. Czyli albo próbowałem, wiesz, korzystać z trochę z funku, próbowałem trochę korzystać z synthpopu, próbowałem albo robić kawałki stricte rapowe, a zaraz potem wywracałem kota ogonem i robiłem, wiesz, jakiś elektropop, kurczę, zmieszany tam tylko z rapowanymi kwestiami. A tak naprawdę lubię proste numery, gdzie jest prosta gitara, proste piano, basik, perkusja. Jest całkiem miło, nie? Zresztą co ja ci będę tłumaczył, no dobra, ty też perkusją dam. Można powiedzieć, że zrobisz płytę rapową? Nie chciałbym zrobić płyty rapowej. Aha. Płytę rapową chciałbym zrobić z Chrisem jako Acetoholics. Rozumiem. To chcemy zrobić, mamy tak naprawdę nagrane dużo utworów, które są stricte surowe. To jest coś, czego teraz w ogóle w Polsce nie słyszę. To jest słuchaj, cięty sample, dosłownie kilka taktów. Perkusja składająca się bodajże z czterech, wiesz, dźwięków, pięciu, gryzący bas i prosty, walący w mordę tekst. Czyli Acetoholics jest w planach. Tak, jak najbardziej. Wiesz, wypuściliśmy przez ostatni rok, no, półtora roku tam trzy klipy i tak sobie sądowaliśmy, jak ludzie na to się zapatrują i coraz bardziej ludzie nas naciskają w prywatnych wiadomościach, kiedy wreszcie usłyszą więcej, bo tam, powiedzmy, usłyszeli trzy, cztery numery. Fani żyją. Znaczy, wiesz co, no, dzięki nim tak naprawdę my żyjemy, tak? No, Także wielki szacunek dla was, że jesteście i że piszecie te maile, te wiadomości, bo inaczej byśmy naprawdę zwątpili, nie? Tak naprawdę. Ale gdzieś z Chrisem podjęliśmy taki długofalowy plan, że będziemy sobie nagrywać kawałki sukcesywnie. Jeżeli poczujemy, że moment jest dobry, wtedy sobie wydamy tą płytę, ale nie będziemy robić jakichś przerw stricte, nie wiem, 4 lata, tak? I będziemy raz na 4 lata wydawać single, bo to, wiesz, to jakaś paranoja, nie? Po prostu bym powiedział tak, z braku czasu, ponieważ życie po 30 przyspiesza w tempie kosmicznym. Z braku czasu na co dzień i wiesz co, trzeba się bardzo skoncentrować, jeżeli już coś robisz, jakiś numer, i go zamknąć po prostu, od A do Z zrobić i zamknąć, nie bawić się w babranie, wiesz, wracanie do tego i tak dalej. Jak to zamkniemy, to sobie wydamy, a swoje rzeczy chcę sobie wychuchać po swojemu. No dobra, powiedziałeś z Chrisem, a Liber? Liber to już nie będzie Libera? Nie, ponieważ Lejba sobie obrał pewien tryb pracy i po prostu pewien jak gdyby tryb tworzenia z ludźmi, których regularnie zaprasza do utworów. Mhm. I to jest zupełnie muzyka inna, to jest, wiesz, stricte muzyka popowa. No to jest muzyka na playlisty radiowe. To jest muzyka dla szerokiego słuchacza, czyli dla pani Steni, wiesz, dla wuja Marka, dla dzieciaka, który przyjdzie pod scenę na otwartej imprezie.
to nie jest żaden zarzut, ale to jest po prostu jego jakiś tam świadomy wybór i świetnie się w tym sprawdza, bo jeżeli wiesz, płyty, które on wydaje, nie wiem, no chociażby Sylwii, tak? Złoto, platyna, no to słuchaj, no z cyframi się nie dyskutuje, nie? No. Po prostu, ale to co, nie będzie, znaczy to wam przeszkadza właśnie, żeby go nie brać do projektu, czy po prostu jakby co, to automatycznie nam, on się... Nie, to nam już, to nam, znaczy my sobie to już dawno wyjaśniliśmy, chyba z, nie wiem, z 3 lata temu, czy dalej, czy... On mówi, chłopaki, ja po prostu tego nie czuję, ja nie mogę, wiesz, rapować. Znaczy to by było kompletnie nieszczere, nie, w tym momencie, wiesz. Mamy przykłady na naszej scenie cudownej, tak, hip-hopowej, którą przecież obserwuję, no nie jestem jakimś, wiesz, tam zamkniętym w czterech ścianach producentem, który tylko siedzi w studiu. Śledzę jakieś tam trendy, inne zespoły i widzę ludzi, którzy się męczą w tych swoich, wiesz, zamkniętych rejonach, nie, w których funkcjonują, próbują się od czasu do czasu wyrwać, na nim to kompletnie nie wychodzi. A on, jeżeli, wiesz, wyrwał się i wyszedł przed szereg, w takim kontekście, jakim chciał, nieważne, słuchaj, mógłby robić nawet country, mógłby robić, nie? Tak. Ale jeżeli wyszedł i mu to wychodzi, to stary, to wish him luck, nie? To właśnie tak powinno być. Jeżeli się już na coś decydujesz, to rób to na 100%, nie? I rób to, kurwa, po swojemu. Czy będzie Doniu i Chris? No, w facetach tak. I jakiś DJ jeszcze, pewnie. Wiesz co, trudno powiedzieć. Klasyczny zestaw, dwóch MC i DJ. No to jest klasyczny zestaw, ale to jest właśnie to, do czego w dyskusjach, które podejmowaliśmy sobie z Chrisem gdzieś tam na początku, wracamy tym składem, to wracamy do takich stricte korzeni i robimy to stricte dla zajawki, bo to jest, wiesz, mówienie, że chcemy na tym zarobić, to jest tak, kurwa, kosmiczny żart, że się w głowie nie mieści, to już po pierwsze. Znaczy pieniądze zawsze są, ale w tym wszystkim gdzieś zamieszane, umówmy się, tak? Wiesz co... Nie wiadomo, no tak, nie... masz rację, są gdzieś zamieszane. Nie wiadomo, czy nie sprzedacie złotej płyty, no skąd masz wiedzieć? Wiesz co, ja już nauczyłem się w życiu nie oczekiwać. Okay. No, wiesz o co chodzi, trenujemy gdzieś po shopach, nie? Tak. No. Oczekiwać nie, jakie macie oczekiwania? No ale skoro jak zrobicie, no i pójdzie, no to czemu ma nie się nie sprzedać? Nie, no to było super, nie? Tam się bardzo cieszył, chociaż no, nie nastawiam się na to. Chcielibyśmy wydać jakąś limitowaną edycję tej płyty, ponieważ może niewiele osób wie, ale kilka lat temu jak 5-2 Dębiec miało pewne zawirowania, że tak powiem, w składzie i chcieli sobie wydać płytę DB Hans, to rzuciłem się na taką szczerą pomoc koleżeńską i wydałem mi tą płytę, czyli pobawiłem się w wydawcę trochę, ale wtedy powiedziałem mi tak, chłopaki, ja wiem, jacy są wasi fani i wasi fani was naprawdę szczerze uwielbiają, ale dajcie im coś super, dajcie im coś fajnego. I zrobiliśmy wtedy limitowaną edycję, pamiętam, DB Hans. Słuchaj, tak jak 5-2 Dębiec, tak 520 sztuk powstało, 500. Dzisiaj, bo to jest kompletnie niedostępna, a jak w końcówce 2013 widziałem licytację gdzieś tam na aukcjach w sieci, to słuchaj, jedna sztuka schodziła po 500-600 zł. No. I schodziła. No, nie, ktoś to kupował. Tam... Nie, że ktoś tam licytował, ale nie, no, widziałem, że to zostało sprzedane, nie? Także... Ja się strasznie cieszę, że mogłem, wiesz, brać udział w czymś takim i to jeszcze, wiesz, wykładać na to pieniądze, bo to też praktycznie dla zajawki, można powiedzieć. Ale dało to pewien obraz. Jeżeli masz starych fanów, którzy cię szanują i którzy cię naprawdę lubią, oni kupią limitowaną edycję i będą tego strzegli. Ja też zrobiłem już do tej pory chyba z 2 czy 3 takie epki, gdzie to miało ograniczoną liczbę sztuk i ci powiem, że wychodzi to tym płytom na dobre z biegiem czasu. Bo ludzie się dopytują, chcą, sorry, nie byłeś wtedy ze mną, fuck off. Słuchaj, wpuszczamy w naszym programie zawsze klipy naszych gości. Co chciałbyś swojego puścić w tej chwili? Acetoholik za nim. Drodzy Państwo, Acetoholik za nim, a my wracamy po przerwie. Yeah. Cały czas ze mną Doniu, DJ Kostek, Rap Time Live. Słuchaj, pytanie za milion Cruzeiros tym razem, bo zawsze Cruzeiros. Za milion euro czy tam dolarów, teraz milion Cruzeiros. Gdzie są Cruzeiros? W Brazylii. Zabiłeś mnie. Myślałem, że tylko w Brazylii są piękne kobiety. Słuchaj, chciałem zapytać o jakby beef z Hadą. Bo nie byłem na bieżąco z tym wszystkim, ale tak zacząłem się wgłębiać i teraz nie do końca jest dla mnie jasne, kto zaczął. Czy Hada najpierw zlisował ciebie, czy ty po prostu powiedziałeś, nagle postanowiłeś zlisować Hadę, bo ja już się pogubiłem. Wiesz co, kurczę, no poza tym, że dostał w pierdol i go żarłem na wstępie, to chyba on zaczął. Gdzieś tam przesmradzał w jakimś kawałku.
pamiętasz jak? O, gdzieś tam na winą, że coś tam, że do niej był nikim. Wszystko mówię, ja pierdolę, co za cieć. I ten, i... Mówię, to tam gdzieś go, wiesz, zaczepię. Mówię, jak będzie takim, wiesz, no... łasny na jakieś ruchy, że tak powiem, bezsensowne, no to gdzieś pewnie mnie znowu zaczepi, nie? I rzeczywiście okazał się takim zawodnikiem, który łatwo daje się sprowokować. No i wiesz, zamiast face to face, jeden na jeden, no to tam nazbierał kolegów, wiesz, chciał się poczuć mocny. A to było starcie, tak? Normalnie, tak? Było zwarcie normalnie na żywo? Nie, na żywo nie. Nie miałem go okazji poznać, a szkoda. Było tak, że gdzieś tam wypuścił kawałek, gdzie tam wziął Hadesa i Dioksa. I wiesz, i wypuścili, tam się napuszyli w tym kawałku strasznie. Jakieś motocykle pokazywali, wiesz, takie typowe zabiegi, bym powiedział, rodem z Das Effexa tam z 2000 roku. No ale po 40 godzinach chyba dostał pan czas powrotem. I mimo, że to nie ma jakiejś tam wielkiej oglądalności, no to wiesz, ja spotykam na co dzień ludzi na ulicy i to jego fanów, którzy mówią, stary, ja cię nie słucham, ja Tomka uwielbiam, ale no kurwa, zabiłeś mu gonga, nie? Na tej zasadzie. No, no i generalnie o to chodziło, bo taki miał być tego efekt. Ja nie jestem bitewnym MC, nigdy nim nie byłem, tylko po prostu jak już się nazbiera jakaś tam czara i akurat miałem przełaz, miałem chęci, to mówię, why not? I tak się wystawia, to wiesz, na tej zasadzie. A śledziłeś inne polskie bify? Śledziłem te dzika z Rychem, z Peją. Jak oceniasz ten beef na przykład? Kto wygrał według ciebie? Wiesz co? Kto lepiej, znaczy wygrał, bo nie ma nigdy zwycięzców, moim zdaniem, a kto lepiej na tym... Kurczę, końcowo... To lepiej wypadł w beefa. Czy tak, końcowo lepiej wypadł Rychu. Końcowo wypadł lepiej Rychu, definitywnie moim zdaniem, bo... Peja to nie jest tylko Peja. Peja to są jego ludzie i on na tej zasadzie, to są jego fani, to są jego psychofani czasami, ale to są ludzie, którzy stanowią realną siłę, którzy za nim podążają i tą siłę czuć po prostu na tej zasadzie. I z takimi, wiesz, z faktami pewnymi się nie dyskutuje, tak? No tak, no nie, mężczyźni kłamią, kobiety kłamią, liczby nie kłamią. A z kolei Tede ma ten problem, że wiesz, ma celne porównania i fajne emocje towarzyszą jego kawałkom i tak dalej, ale to moim skromnym zdaniem... Tedzik ma trochę sztuczny luz, wiesz. To jest takie coś, co zaobserwowałem w przestrzeni lat. Ja mu zawsze mówię, znajomym, jak ktoś mnie właśnie pyta, wiesz, że Teda taki luzak, to ja mówię, stary, dla mnie luzaki i ludzie od beki, tak, to są na przykład V-Unit, nie? To jest, wiesz, to jest tocząca się beczka śmiechu, nie? To wiesz, to są ludzie, którzy potrafią ci 5000 ludzi pod sceną po prostu położyć, wiesz, i ludzie płaczą, nie? Ze śmiechu. A Tedzik, no, choćby bardzo chciał, no, gdzieś ten jego luz jest troszkę, wiesz, wymuszony, nie? Tak. Nie kupujesz tego? No nie kupuję tego. Jest legendą, tak? No nie ukrywajmy tego. Ma zajebisty staż na scenie, ale gdzieś to futerko jest cienko podszyte, nie? I ludzie gdzieś tam to jednak czują. A on u Rycha tak nie ma, nie? No tak. Mimo, że tam się też z nim swego czasu bardzo nie lubiłem. No właśnie, też miałeś jakby z nim bezpośrednie starcie, jest jakaś tam zwrotka. Tak, bo my tam mieliśmy starcia, ale to bardziej, wiesz, jako że jesteśmy z podobnych rejonów i mamy wspólnych znajomych, to były starcia na zasadzie takie, że mogliśmy spokojnie umówić na osiedlu, na męską rozmowę. Sobie po męsku porozmawialiśmy i po prostu rozeszliśmy się. Czyli rozmowa załatwiła sprawę, zanim, znaczy już po ptakach? No, później jak się widzieliśmy, to na przykład on mi powiedział, co na mnie nagrał, ja mu powiedziałem, dobra, to ci odpowiem i wiesz, i tak dalej. No tak, wiesz, było dość zabawnie, nie? A później to już, wiesz, już teraz już jest lata mi od tego mijają. To już, ja nie byłem właśnie blisko tego tematu. Mieliście jakiś taki poważny konflikt? Czy bardziej jakaś taka prywatna rzecz gdzieś wyniknęła, czy po prostu nagle, nie wiem, no. Wiesz co, były zwarcia na tle takim, bym powiedział, bardziej artystycznym, czyli, wiesz, jemu się jakieś rzeczy podobały, zaraz potem mu się pewne rzeczy nie podobały. Mhm. Wiesz, mi się też jego pewne zaczepki podobały, a pewne nie. Ale czas leci, ludzie dojrzewają, Rychu też, moim zdaniem, bardzo dojrzał i to bardzo, bardzo. Mhm. Jego życie też się na pewno dużo zmieniło w ostatnich latach. I teraz możemy rozmawiać na, wiesz, zupełnie innej płaszczyźnie, mam nadzieję. I wiesz, zrobił się z niego naprawdę fajny gość. Słuchaj, głównie jesteś producentem ostatnimi czasy. Dużo muzyki robisz dla różnych artystów z różnego, że tak powiem, z różnych gatunków. Którą współpracę najmile wspominasz? Z kimś z zewnątrz, nie? Tak, kogo robiłeś, to co uważasz na przykład, że efekt jest dobry w współpracy z tym artystą? Wiesz co, ja często miewam na przykład w studiu wokalistki,
które albo wpadają, bo muszą sobie coś nagrać swojego, albo na przykład się dogrywają do czegoś, kto u mnie nagrywa, coś takiego. Są takie trzy wokalistki, kurde, w kraju. Wszystkie się przewijają przez Poznań zawsze. To jest Ewa Jach, to jest Kasia Rościńska, czyli Kate, i to jest Kasia Wilk. I na przykład dla mnie zawsze wyznacznikiem właśnie takiego zajebistego podejścia do muzyki to jest Kate, Roślina. No tak. Roślina, pozdrawiamy. A teraz malutka pauza. Słuchaj, no po jakby twojej przygodzie z hip-hopem zrobiłeś sobie, że tak powiem, wyskok do popu oficjalnie, prawda? Zacząłeś robić rzeczy, które już mniej były związane, powiedzmy, z hip-hopem i troszeczkę, że tak powiem, ocierały się, a potem zostały bardziej popowe, prawda? Powiedz tak, zarobiłeś dobre pieniądze w tym czasie? Możesz powiedzieć, że a zarobiłeś... A porównując do czegoś, czy tak po prostu? Nie, że zarobiłeś dobre pieniądze, no bo nie robisz nic innego, robisz muzykę, żyjesz z tego, prawda? Nie wiem, nie prowadzisz warsztatu samochodowego. Czy tam coś, nie? No możesz powiedzieć, że zarobiłeś dobre pieniądze w ciągu ostatnich 10 lat? Nie pytam. No, wiesz co, myślę, że zarobiłem takie pieniądze, które pozwalały żyć. O, dobra, na tej ale, zasadzie. No, nie wiem, kupiłeś dom, samochód, wszystko jest. Wiesz co, jeżeli doliczysz do tego kredyty, to tak. To no, ciężko za gotóweczkę. No. Mega platyno diamenta nie było, tak? Nie, wiesz co, jestem człowiekiem, który bardziej przekłada być nad mieć, bo były momenty, kiedy wiesz, nie miałem na przykład siana, ale wszystko, co zarabiałem, wolałem wydać na podróże, nie? Bo jak miałem okazję, wiesz, polecieć sobie do Stanów, zagrać kilka sztuk tam do Polonii, to od razu zostałem 2 tygodnie i musiałem być, wiesz, Nowy Jork, Las Vegas, High Life, bla bla bla. Road nie, że high, road nie, że High Life. No może nie aż tak, ale ten, ale musiałem po prostu odwiedzić miejsca, które gdzieś tam, wiesz, w głowie siedziały. Jak zarabiałem pierwsze pieniądze na koncertach, wiesz, czy za dzieciaka, to też przeznaczałem na podróże, nie? Po prostu pakowałem namiot, wiesz, w samochód. Taki globetrotter, tak? Trochę jest. No, pierwsze co zrobiłem, to wiesz, 2 tygodnie. Nie, no to o tym to byśmy mogli, wiesz, całą noc gadać, nie? Ale po prostu pierwsze pieniądze, jak miałem, to zawsze pakowałem w paliwo, wiesz, w samochód i rura, nie? W tam, kurde, Francja. Całą Europę, wiesz, dłuż i wszerz, jak się czyli dało. Zjechałeś całą Europę. Tak, później jak miałem, wiesz, fazę na przykład, mam fazę na dyktatorów, nie wiem, czy wiesz, nie? Nie. Czytuję książki, na przykład, wiesz, o Ceauszesku, o różnych takich dziwnych. No tak, no to nie, no przykład, jak... byłeś odwiedzić jakiegoś dyktatora? No stary, jak byś zobaczył, wiesz, co budował Ceauszesku dla swojego ludu. No nie, dobra, ludu, rozumiem, że byłeś w Rumunii, ale czy byłeś w kraju, w którym aktualnie rządzi dyktator? Nie, na przykład w Kubie, na Kubie nie udało mi się być. No, bardzo żałuję. Był plan. Ale wiesz co? Czekaj, pomyślmy o tych dyktatorach biednych, co jeszcze żyją. Nie, u Władimira jeszcze nie byłem. No. To jest minus. No ale Władimir może wpaść do nas. Trzeba Kambodża uważać. Jeszcze jest, Afryka, Zimbabwe. Wiesz co? Ponoć no, wiesz, w krajach północnej Afryki co drugi kraj to tak naprawdę dyktatura, nie? Więc można no powiedzieć... Ostatnio mniej! Pozabijali wszystko. Pozabijali, pozamykali. No, tam mi się też zdarzało bywać, więc powiedzmy, że otarłem się o dyktaturę, tak? Chociaż żałuję, że widzisz, u Kaddafiego nie byłem, jak jeszcze żył. A powiedz, a podróże na przykład, nie wiem, związane z muzyką? Jeździłeś na jakieś koncerty, na jakieś festiwale? Wiesz co, miałem taki fajny... Znaczy tak, ja nawet jak nie chcąc, gdzieś iść na koncert, powiedzmy, że chciałem odpocząć, nie? Od ten. No to słuchaj, no to pakuję się na ferry tam w Nowym Jorku, płynę sobie na wyspę. Oczywiście pomyliłem, wiesz, promy, nie? Płynę sobie na wyspę. I oczywiście zamiast popłynąć tam dookoła statuły, to popłynąłem na Governor Island, nie? Wysiadam na ten Governor Island, trochę byłem ten. Mówię, pięknie, słońce, ludzie, wiesz, jakiś tutaj koncert, coś. No i patrzę, Lupe Fiasco gra, nie? No to proszę. Pięknie, no to stary, no to jak tu nie zostać, nie? Wjeżdżam. No, wjeżdżam, nie? Na tej zasadzie. Jak byłem w Berlinie, no akurat Snoop grał, no to idziemy na Snoopa, nie? Na przyjemny, tej spożytecznym. Przyjemny, spożytecznym zawsze, bym powiedział, zawsze. No i zdarzają się właśnie takie sytuacje. Wiesz, nie jestem typem, który... Stary, jest kurde, wiesz, hip-hop camp, jadę, nie? No bo nie wiem, no jakoś nie do końca, kurde, to czuję, zresztą ostatnio mam tak mało czasu, że trochę na inne koncerty bym z chęcią pojechał, o, o tej czemu zasadzie. Czemu masz mało czasu ostatnio? Proszę? A czemu masz mało czasu ostatnio? No, tak jak mówiłem, po 30 życie się trochę zmienia i... I?
i czasami trzeba poświęcić czas na inne rzeczy. I? Trzeba się skupić na rodzinie, bo? Na przykład. Rodzina się powiększyła. Nie ciągnij tematu. No wiesz, to nic złego. Rodzina się powiększyła. Nie, to absolutnie nic złego. No po prostu nie jestem, wiesz, z gatunku wlepiających zdjęcia z dzieciakami na fejsa i mówiących ile ich mam, jakie są i jak tak dalej. To nasza sprawa. No dobra, po 30, po tych kilkunastu latach twojej działalności, jakbyś dzisiaj określił siebie? Czy jesteś jakby, nie wiem, jesteś raperem, producentem, hip-hopowcem, muzykiem? Jak byś nazwał swoje stanowisko, swoją osobę? To jest właśnie, wiesz, najśmieszniejsze, że całe życie ktoś cię próbuje wrzucić w jakąś szufladę. Znaczy nie chodzi o nazwę, nie szufladę. Właśnie, no dobra. Ale musisz się w jakiś sposób, wiesz, określić. No to słuchaj, jeżeli ktoś pyta się na przykład, nie? A czym ty się zajmujesz? No ja mówię wprost, ja jestem muzykiem. Ponieważ jestem muzykiem. Czyli o to mam odpowiedź na to pytanie. A to, że muzycy zajmują się w ciągu swojej działalności i swojej kariery bardzo różnymi rzeczami, które często odbiegają bardzo daleko, ale gdzieś jednak są związane z muzyką, no to sorry, no takie są czasy, nie? Na tej zasadzie. Ale przede wszystkim jestem muzykiem, przede wszystkim jestem producentem, bo rzecz, którą robię podstawowo, to jednak jest komponowanie, nie? I nie jest to już tak na zasadach, tak jak kiedyś, że czasami właśnie mi się śmiać, jak ktoś, wiesz, pisze do mnie w wiadomości tam i tak dalej, skleiłbyś jakiegoś bita, wiesz, no to wiesz, zawsze grzecznie odpisuję, nie, sklejaczy bitów masz na SoundClicku, nie, albo coś takiego, nie, to sobie tam możesz, wiesz, napisać maila, to ktoś ci sklei. Z biegiem lat jednak dojrzewasz i zaczynasz patrzeć na muzykę szerzej, komponujesz, wiesz, aranżacyjnie się rozwijasz, myślisz o harmonii w utworze, myślisz o tym, wiesz, jak stopniować gradację, jak to wszystko ma po prostu wyglądać, no jak jeden duży obraz, a nie po prostu taki, wiesz, wycinek. Nie mówię, że wycinanie, sampling i te rzeczy, które są mi bardzo bliskie, są złe, są fantastyczne. Czasami bym się bez tego po prostu, no, nie obył. Albo nie rozwinął, tak, bo od tego zaczynałem, ale no słuchaj, jak się nie rozwijasz, to idziesz do tyłu, no. Dobra, to teraz przechodzimy do stałego punktu programu Rap Time Live Underground. Underground! Głowa, Słowak, bo w słowach jest bosko, wyrzuca miłość prosto w kosmos. No i non-stop, gadamy na koncertach o tym, że najlepszy rap już był w 90. Kolbrecht, Gajos, Sztur i Marek Kondrat zostawiał w tyle serialowych mistrzów aktorstwa. My zostawiamy w tyle tych, co sztywni są i mówimy yo, yo, mówimy siema, ziom. Mijamy słabe, dla nas doceniamy mądre, olewamy zamęt, mamy w sobie lawę, mamy ciepło dla tych, którzy chcą je brać i zyskać nieco na tym. Stopy, werble, chaty, akordy i basy, tematy, głośniki to gilotyna, a my jesteśmy katy. Albo łamiemy karki i stajemy w szranki z odpowiedzialnością, która wciąż spada na nasze barki. Nasze kartki, nasze głowy, nasz hip-hop to jest nasz na życie pomysł. To zdobyte szczyty i zdobywanie nowych, to satysfakcja, którą w życiu niełatwo zdobyć. Odkąd sięgam pamięcią, mówię yo, yo, siema, cześć, mówię pozdro i trzymaj się, dziś dodaję witam, jestem Tubas S, do usłyszenia u was gdzieś. Okej, słuchajcie, DJ Kostek, Doniu, Rap Time Live, zderzenie numer 4. Co będzie nowego? Może symfonia? Od pół roku leży na moim dysku cała płyta instrumentalna, na przykład. Znaczy instrumentalna, którą ty zrobiłeś. Tak. Ale to będzie muzyka instrumentalna, taka kompozycje instrumentalne, w których nie będą się pojawiały żadne wokale? Dokładnie, no, kompletny chillout. Ale to co, chillout? Elektronika. Elektronika. Trochę ambientu. Rozumiem. Na tej zasadzie. Jakiś taki kosmosik? No. Ale to co, będziesz to publikował w jakikolwiek sposób? Nie wiem, może zrobię jakąś taką darmową epkę, albo na przykład w formie aplikacji. The Dons, na przykład. A na przykład chciałbyś coś takiego, żeby cię usypiało w formie aplikacji?
W formie aplikacji, bardzo ciekawe. Mam takie aplikacje. Które ci usypiają? Tak, puszczam sobie wodę ze strumyka, z lasem i do tego dokładam przykład morze. O to chodzi, o to chodzi. I mam las w morzu. No i o to chodzi. A masz drzwi do lasu czy do morza? Mam enter, nie? No dobra, a na przykład zadaję niekiedy to pytanie, z kim chciałbyś na przykład zrobić płytę, z kim jeszcze nie zrobiłeś? Jak miałbyś wybór? Wiesz co? Bierzemy pod uwagę nieżyjących artystów? Nie, bierzemy żyjących. To ja ci powiem tak. Jest jeden artysta, z którym po prostu, gdyby on na samplowanych kompozycjach moich mógł chociaż raz zaśpiewać. Jeden chociaż refren. Raz. Chociaż raz. Chociaż jeden refren. To ja bym zrobił tak i po prostu bym podziękował. A któż to? Seweryn Krajewski. Seweryn Krajewski, Boże Święty. Czerwone gitary, tak? Tak ci się marzy. No. A co cię skłania do tego? Masakryczny sentyment. Rozumiem, okej. Jak byłem dzieciakiem, to wiesz, pamiętasz kiedyś takie zabawy w latach 90. w mini playback show? Takie rzeczy? Tak. Pamiętasz to? No to stary to jest. Brało się tam suszarkę i... No ja byłem zawsze z doczepianymi włosami, zawsze byłem Axl Rose, nie? Mm-hmm. Wiesz, miałem swojego Slasha, Slash tam, wiesz, naginał, nie? Zawsze na gara, Sweet nie? Child of Mine, oczywiście, zawsze był wstęp najlepszy, nie? Dokładnie. Ja wjeżdżałem wtedy z tymi, wiesz, doczepianymi włosami, bo już teraz brak, nie? I ten, i wtedy był mini playback show i wtedy potem się przebierałem i zawsze były czerwone gitary, nie? Mm-hmm. Co? A na... Nie. Uciekaj moje serce na przykład. To już nie czerwone gitary, to już Seweryn Krajewski Seweryn solo. Solo. Tak, to Seweryn Solo to był. No, ziomuś, uprowadzenie Agaty. O, nie mam pytań. Kultowy film. No i widzisz, mówimy o rzeczach kultowych, dlatego nie dziwna jest chyba moja odpowiedź, nie? Nieprawda, że tak miało być, że warto być. Seweryn mógł zaśpiewać. To może pan Seweryn ogląda nasz tak, program. Tak, Seweryn na tajmy regularnie słyszałem. Dodonia i ding. Sweet Child of Mine na trapie. Ding. Dokładnie. Czyli tak, Seweryn Krajewski. Wiesz, to, bo wiadomo, że teraz jesteśmy, wiesz, w stanie świadomości rapowym tutaj na tej kanapie, nie? Bo to jest Rap Time Life, nie? Na tej zasadzie człowieka rap pamiętaj. Life, i zawsze powinienem jeszcze, wiesz, Rap Time Life, man. You feel it, man? Love it or hate it, nie? Ale jeżeli myślimy troszeczkę szerzej i mówimy o jakiejś, wiesz, symbiozie, nie? Powiedzmy, zwrotka rapowana, wokal, bridge, przejście, trochę innej muzyki, to wtedy jak się pojawia w moich myślach, wiesz, wokal z dawnych lat, jakiś old school, to jak najbardziej tylko Krajewski, nie? Zagrasz ten numer dzisiaj u nas, co to będzie? Wiesz co, nie jest to super nowy numer, ale numer, który darzy strasznym sentymentem, ponieważ trochę opowiada, że tak powiem. Numer się nazywa Okulary. Bynajmniej nie jest 100% rapowy. No tak dobra, to taki jest Doniu. Ale nie jest 100% rapowy, ale rap to człowieku, nie? Otwieramy się. Słuchajcie, moim gościem był dzisiaj Doniu. Ja, DJ Kostek, zapraszam was na kolejne odcinki Rap Time Live. Pamiętajcie, w każdy czwartek za chwilę tutaj Doniu na żywo w naszym studio. Ja się żegnam. Yeah! W całych klubach w Polsce jego bity łamią mostek. Wiesz o kim mowa? DJ Kostek, Rap Time Live. Poznałem przy basenie, ją zamykali open bar. Poleciałem do chłopaków, napić się zupełnie sam. Na bezcówce pożyczyłem paszport, kilka litrów, zimny parter i z nimi na miasto. Mówiła, że jest przyjacielem tu na chwilę. W domu czeka Cool Wing i szynszyle. I o ile złota klatka rozpieszczają na co dzień, to tyle, ja żadnogutnie prezentuję zimny rozejm. Słuchałem tak, barman hotter zabrał z hukiem. Znieśli mnie kompanii, zalani byłem trupem. Nad ranem inny błyszczyk, inna morda, inny swag. Patrzę na niego, na oko tak, 55, na dziedzińcu mimochodem czule szeptał jej amor. Tak naprawdę każdy chciał uciec w kilka stron. Zwinąłem książkę, ręcznik, wziąłem bilet wokół historii tłum, żyjemy tylko chwilę. Zakładam okulary, patrzę prosto w słońce. Pakuję walizkę, biorę force. Zakładam okulary, patrzę prosto w słońce. Jest nowy dzień, ja stary kończę. Wiesz co?
Szczere słowa, I'm ill, I love life. Kocham życie niezależnie od ponoszonych strat. Powiedz brat, ile razy ciernie nogi ranią nam? Ile razy podnosimy ciężar nałożony kar? Boski plan, czeski błąd, jesteś sam, nie. 8 bar pod ciśnieniem, uciekamy stąd, nie. Spójrz w górę tam, tylko niebo, tylko niebo. Tylko ono nam przeszkadzaj, my sami kolego. Joko ono mimo lat, codziennie na fejsie przypomina o tym, co dla nas najważniejsze jest. Co dzień test, wielokrotne rozwiązanie. Kim jestem, co zrobię, kim przez to się stanę. Ej, to nas wzmacnia, nie może nas pokonać. Osiągniemy szczęście, to nie zamknięta zona. Pomagam tylko tych, co są słuchać prawdy. Odpoczywam, nie uciekam, tak może każdy. Tak może każdy. Tak może każdy. Dlatego zakładam okulary, patrzę prosto w słońce. Pakuję walizkę, biorę force. Zakładam okulary, patrzę prosto w słońce. Jest nowy dzień, a stary kończę. Zakładam okulary, prosto w słońce. Pakuję walizkę, biorę force. Zakładam okulary, patrzę prosto w słońce. Jest nowy dzień, ja stary kończę. Ja stary kończę już.